tym pewnie i też chwilą wspomnień rozpoczniemy dzisiejsze ważne spotkanie. Spotkanie, na którym zostaną wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ja chciałbym wszystkim Państwu podziękować za to, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Chciałbym serdecznie i gorąco też powitać. 50 lat w życiu człowieka, w sensie dat, to jest bardzo długo. To jest długo. Ale jeśli się popatrzy na swoje życie, na ten czas, to się wydaje, że to była chwila. To takie mrugnięcie światła. Ja nie zapomnę kiedyś na urodzinach stulatki, bo jak ktoś kończy 100 lat, to wtedy jest podwyższona emerytura, są jakieś tam prezenty, jest spotkanie. I na pytanie tej osoby, która była naprawdę sprawna, jak na 100 lat, to czy to jest długo 100 lat? Odpowiedź była, to tak jakby otworzyć drzwi z jednego pokoju i przejść do drugiego. To tyle to zajmuje czasu. I wydaje mi się, że Państwo też mają dzisiaj w swoich głowach te myśli, zleciało nie wiadomo kiedy. Tak, bardzo szybko. Ja cieszę się, że mogę wziąć udział, że będę mógł wręczyć te medale, bo praktycznie całe moje życie zawodowe to też jest związane z gminą Zalesie, z bardzo wieloma osobami, prawie z każdym z Państwa jakiś tam ten kontakt mniejszy czy większy był. Zmieniliśmy się my trochę też. Tak to trzeba sobie może niezbyt radośnie powiedzieć. 50 lat przeżycia w małżeństwie to jest na pewno okres długi. Pewnie tak jak zawsze w życiu są chwile lepsze, chwile gorsze, czasami może nawet trudne czy bardzo trudne, ale Państwo sobie w tych trudnych sytuacjach byli w stanie poradzić. To nie jest wcale łatwe, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest to duża wartość, bo każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby, potrzebuje wsparcia, potrzebuje dobrego słowa, pomocy. A pewnie w pewnym wieku, kiedy nasza sprawność już jest mniejsza, czasami nas zawodzi, to tym bardziej, bo wtedy jest też i większe poczucie bezpieczeństwa. Ta ręka drugiej osoby jest na pewno bardzo potrzebna. Także ja chciałbym, żeby ten dzisiejszy dzień był świętem, żeby to świętowanie, może jakieś tam też te wspomnienia, żeby one były w domu, żeby każdy na swój sposób jeszcze mógł tam jakąś tą datę w swojej pamięci pozytywnie zapisać. Chciałbym właśnie życzyć przede wszystkim zdrowia, bo chyba już w pewnym wieku pieniądze zawsze są ważne. I nie będziemy mówić, że to, że nie, bo one są ważne, bo otwierają wiele drzwi, w wielu sytuacjach jest nam wtedy łatwiej, ale zdrowie jest tą wartością niezastąpioną, najważniejszą. Chciałbym życzyć dużo zdrowia, ale też i tej dobrej sytuacji materialnej, żeby Państwo mogli się jeszcze cieszyć wspólnie przez długie lata życia,
żeby ten czas był takim czasem ciepłym, fajnym. Ja również przyłączam się do tych życzeń. Myślę, że moi koledzy wiceprzewodniczący i również pan sekretarz też również dołączamy się do tych życzeń. Jeszcze bym od siebie powiedział, że życzę wszystkim pociechy z wnucząt, z prawnucząt. Podejrzewam, że większość z Państwa posiadacie. Szanowni jubilaci, ja ze swojej strony życzę Państwu dużo zdrowia. I powiem tak, moja babcia, gdy kończyła 100 lat, tak jak pan wójt powiedział, brawo, wójt gminy z Terespol zorganizował taką uroczystość w Łobaczewie w związku z tym jubileuszem. No i zapytał, czego by sobie babcia życzyła. Ona powiedziała, że jako prezent chciałby dostać rower. Więc takiego zdrowia Państwu życzę w wieku 100 lat. Dziękuję. Wspólnie zaśpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat.
co to jest za życie, skoro wszystko szkodzi? Co by się czyniło, zewsząd coś ci grozi? Spaliny w powietrzu, azotyny w glebie, chloru pełno w wodzie, złoczycha na ciebie. Gdy chodzisz za długo, nogi ci się męczą. Gdy leżysz za wiele, głupie myśli dręczą. To prawda. Gdy biegasz, stawy ci się zużywają i po dłuższym staniu żylaki powstają. Więc zamiast się ruszać, no to kładziesz się w łoże. Stawy ci kostnieją, zginać ich nie możesz. Pracujesz rękami, bolą cię przeguby. Gdy się mało ruszasz, brzuch ci rośnie gruby. Pracę masz przy biurku, albo czytasz dużo, wzrok ci się pogarsza i oczy się nużą. Także przy 40 nosisz okulary. Gdy się schylasz pisząc, garb ci idzie w bary. Nęci ciebie czasem jakieś smaczne jadło. Zwykle rezygnujesz, no bo urośnie sadło. Kiedy jesz za mało, w anoreksję wpadasz. Martwisz się, że tyjesz, kiedy coś tam jadasz. Jarzyny, owoce, wszystko jest pryskane. Jajka od kur, które w klatkach są trzymane, cholesterol w jajkach, w smalcu, maśle, mięsie, myśląc o tym, no dławisz się przy każdym kejsie. Na ser albo nabiał ochota cię bierze. Mleko się nie kwasi, przez tydzień jeść świeżo. Chlebki, bułeczki ziarnem posypane. Kruszą się, gdy kroisz, powietrzem dmuchane. Gdzie ci brak witamin, cytrusy kupujesz. Lecz gdzież w nich aromat, słodką wodę czujesz. Choć głodny nie jesteś, czegoś ci brakuje. Powietrze, żywność wciąż ci zdrowie truje. Więc sięgasz po leki, by brać w dobrej wierze. Przeczytasz ulotkę i żadnych nie bierzesz, bo ci zaraz myśli napadają mroczne, wszystkie leki mają działania uboczne. Więc lepiej nie zażywać, a nóż coś zaszkodzi. I tak żyć się całe na strachu ci szkodzi. Wszędzie zagrożenia czyhają cię duże. Dziwne, że dziś ludzie żyją coraz dłużej. Brawo, brawo! Thank you.